Od 15 września odbywały się w gminie Kęty zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego w swoich miejscowościach. Ostatnie z nich miało miejsce w niedzielne przedpołudnie 28 września w Bulowicach. To zupełnie nowa inicjatywa. Nigdy wcześniej na terenie gminy Kęty nie funkcjonował Fundusz Sołecki. Uchwała Rady Miejskiej z marca tego roku pozwoliła na przymierzenie się do funduszu na rok 2015. 6 zebrań, dzisiaj ostatnie 6, 140 tysięcy do rozdzielenia, w zaokrągleniu 23 tysiące na sołectwo, bez względu na jego wielkość. To inicjatywa, która z dodatkowego źródła pozwala na zabezpieczenie środków, bo niezależnie od środków przeznaczonych w budżecie, niezależnie od środków do dyspozycji Rady Sołeckiej oraz budżetu obywatelskiego, Fundusz Sołecki jest dodatkowym źródłem finansowania i zabezpieczenia ważnych potrzeb Sołec na terenie gminy. Fundusz Sołecki, jak wcześniej mówiłem, nazywa się tak naprawdę Funduszem Aktywizacji Społecznej. On ma właśnie to na celu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj do wniosku, które zgłoszę ja w imieniu Rady Sołeckiej, pojawią się także inne wnioski mieszkańców i w głosowaniu zdecydujemy. I taką bym miał nadzieję, że w przyszłych latach ta aktywizacja będzie większa i ludzi będzie więcej zainteresowanych. Jest to pierwszy rok, a więc wszystko co nowe, no zawsze budzi jakąś niepewność, może niedowierzanie, ale myślę, że to jest dobry kierunek i należy go kontynuować. Fundusz Sołecki to środki, które z reguły mieszkańcy przeznaczają na rewitalizację centrów swoich miejscowości.